pułkownik Robert Kupracz, Centrum Prasowe Ćwiczenia na Kongo 2010. Podczas dzisiejszego dnia będziecie Państwo świadkami działania wszystkich trzech rodzajów wojsk. Marynarki, sił powietrznych, a także wojsk lądowych. Ćwiczenie ma na celu zgrywanie systemów dowodzenia, systemów walki i koordynację działań. Wojska lądowe, które są przygotowane do epizodu desantu, będą odpierały desant, będą wspierane także przez lotnictwo wojsk lądowych, natomiast siły powietrzne będą w powietrzu zapewniały osłonę wojskom i będą dążyły do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem. Pierwsza start. So we can cooperate with the rescuer. Start rakiety. Jest przełom. Szanowni Państwo, przeciwnik. W związku z tym, że jest przeciwnik. Przeciwnik kontynuuje ogniowe przygotowanie. Trwa do czasu podejścia środków desantowych z rzutem szturmowym do punktu lądowania. Artyleria okrętowa przeciwnika prowadzi oczach pozycji obronnych pododziałów taktycznej grupy bojowej. Próbuje zniszczyć pododziały na pierwszej rubieży obrony. Inżynieryjnych na lądzie i rozpoczęcia walki o uchwyceniu brzegu.